Mamy przewodnik, który jest w zewnętrznym polu elektrycznym. Mamy tutaj powierzchnię, na której jest ładunek dodatni i ona generuje pole elektryczne. I teraz mamy przewodnik. I teraz my wiemy z poprzednich wykładów, że wewnątrz tego przewodnika E równa się 0. Nie ma pola elektrycznego wewnątrz przewodnika. Argument był bardzo prosty. Gdyby E nie było równe 0 w przewodniku, to na swobodne elektrony, których jest bardzo, bardzo dużo w tym przewodniku, działałaby siła. I ona by powodowała taki uporządkowany ruch tych elektronów, swobodnych elektronów, do czasu, aż wewnątrz pole stałoby się równe 0. I tutaj pokazałem to na tym rysunku. Część swobodnych elektronów pobiegła na lewo w tym przewodniku, po prawej zostały ładunki dodatnie. To spowodowało, że wewnątrz tego przewodnika powstało dodatkowe pole elektryczne, które skasowało te zewnętrzne pole elektryczne tutaj od tej powierzchni. Czyli podsumowując, z poprzednich filmików wiemy, że wewnątrz przewodnika E równa się 0. I to, proszę Państwa, tutaj w sam raz ten przewodnik był elektrycznie obojętny, ale na przewodnik może mieć jakiś wypadkowy ładunek, może też być w polu zewnętrznym, nie ma znaczenia. Wewnątrz przewodnika E równa się 0 w sytuacji statycznej, w sytuacji równowagi elektrostatycznej. Teraz, proszę Państwa, weźmy sobie właśnie ten przewodnik i popatrzmy sobie na jakąś powierzchnię Gaussa wewnątrz tego przewodnika. No, na przykład o, tutaj. Jakąś dowolną powierzchnię Gaussa sobie weźmiemy. Tutaj wziąłem w kształcie sfery, ale oczywiście to może być dowolna powierzchnia. Tylko musi być wewnątrz tego przewodnika. No i teraz, proszę Państwa, wiemy również, że teraz wewnątrz tej powierzchni Gaussa liczba ładunków dodatnich i ujemnych musi być dokładnie taka sama. No przekonajmy się bardzo szybko. Policzmy strumień pola elektrycznego przez tą czerwoną powierzchnię Gaussa. To się równa, proszę Państwa, z prawa Gaussa suma po i, QI podzielone przez epsilon 0. Gdzie po lewej mamy strumień pola przez tą czerwoną powierzchnię Gaussa, po prawej mamy całkowity ładunek, który znajduje się wewnątrz tej powierzchni Gaussa. Ale my teraz wiemy, że w przewodniku pole E równa się 0, czyli te pole E równa się 0, czyli ta cała całka musi być równa 0. Czyli dochodzimy do wniosku, że suma po I, QI równa się 0, czyli w tej czerwonej, wewnątrz czerwonej powierzchni Gaussa N plus równa się N minus. Czyli rzeczywiście, proszę Państwa, w tym kawałku, który sobie tutaj zaznaczyłem, liczba plusów i minusów jest taka sama, a zatem ten kawałek jest elektrycznie obojętny, prawda? No dobrze, teraz popatrzmy na niemal dokładnie taką samą sytuację. Popatrzmy na niemal dokładnie taką samą sytuację. Narysuję może jeszcze raz. Tu mamy nasz kawałek przewodnika. Teraz narysuję pole ładunki. Prawda? Rysujemy linię pola. Znowu, z poprzednich wykładów wiemy, że linie pola wchodzą do przewodnika w sposób prostopadły. Ja tutaj wziąłem taki prosty kształt przewodnika, ale to oczywiście może być dowolny kształt przewodnika. No dobrze, proszę Państwa, i teraz sytuacja jest taka. Różnica pomiędzy poprzednią sytuacją a tą sytuacją, wyobraźmy sobie, że wewnątrz teraz tego przewodnika mamy pustą wnękę. O. Tutaj mamy pustą wnękę. Teraz może, żeby to lepiej uwidocznić się tak. Tutaj mamy przewodnik. Ok. Ja u góry już nie rysowałem tych kresek, bo tam mieliśmy tylko przewodnik. Tutaj mamy teraz przewodnik, a wewnątrz tego przewodnika mamy, proszę Państwa, pustą wnękę. No i teraz, proszę Państwa, my wiemy, że tak, wewnątrz przewodnika E równa się 0, prawda? Wewnątrz przewodnika E równa się 0. No bo gdyby E nie było równe 0, to mamy dokładnie ten sam argument jak poprzednio. Swobodne elektrony poczułyby siły, zaczęłyby się przemieszczać do momentu, aż E by było równe 0. Ale teraz co z wnęką? Co się dzieje tutaj w środku? Okay? Ta wnęka jest zupełnie pusta, tam nic nie ma w tej wnęce. No, we wnęce nie ma swobodnych elektronów, które mogłyby się przemieszczać. Więc teraz powstaje pytanie, czy w tej wnęce pole elektryczne też jest równe 0, czy może być różne od 0? Więc proszę Państwa, odpowiedź jest następująca. Tak, proszę Państwa, w tej wnęce pole elektryczne też się równa 0. Może tutaj wymarzę. I tutaj, proszę Państwa, E też się równa 0. I w tym wykładzie dam taki argument intuicyjny, prawda? No bo wyobraźmy sobie, wróćmy do tego górnego rysunku. Mamy tam pełen przewodnik. Nie ma tam żadnej wnęki w środku. No i proszę Państwa, my wiemy, że w całej tej objętości przewodnika E równa się 0, prawda? I teraz znika część przewodnika, prawda? Bierzemy część tej materii z przewodnika i usuwamy i powstaje taka wnęka, prawda? Ale usuwamy materię, która jest elektrycznie neutralna. I nic się nie może zmienić. Jeśli mamy jakiś obszar, w którym pole elektryczne jest równe 0 na początku, no to i na końcu będzie E równe 0, jak usuniemy część tej materii. No bo proszę, bo dodanie lub zabranie elektrycznie neutralnej materii
z obszaru, gdzie E jest równe 0, no nic nie zmienia z punktu widzenia sił elektrycznych. Mamy jakiś obszar, w którym E równa się 0, tak jak na górnym rysunku, i ja zabieram część materii, która jest elektrycznie obojętna, no to nic się nie może zmienić. Więc dochodzimy do wniosku, że w tej wnęce dalej pole będzie równe 0, prawda? Czyli w tej wnęce, proszę Państwa, pole elektryczne jest równe 0. No i tutaj to jest takie intuicyjne wprowadzenie do tego zagadnienia. Taki bardziej rygorystyczny dowód jest troszeczkę trudniejszy i powrócimy do tego tematu później, gdy poznamy nowe pojęcia związane z polem elektrycznym. W literaturze często pojawia się taki dowód niekompletny, którego ja tutaj nie chcę pokazywać. Na koniec może dodam, że to jest dokładnie zasada działania właśnie klatki Faradaya. Jeśli mamy jakiś obszar, przestrzeni i otoczymy ten obszar przewodnikiem, to wewnątrz właśnie tej pustej wnęki nie czujemy zewnętrznych pól elektrostatycznych, prawda? W tej wnęce jesteśmy całkowicie bezpieczni, nie ma mowy, żebyśmy poczuli jakieś zewnętrzne pole elektrostatyczne. No i to tak z grubsza rzecz mówiąc, na tym dokładnie jest zasada działania samochodu w czasie władowań elektrycznych. Się mówi zawsze, że wewnątrz samochodu jesteśmy bezpieczni. Jeśli piorun uderzy w samochód, to jesteśmy bezpieczni. I to, proszę Państwa, z grubsza rzecz mówiąc, argument sprowadza się do tego, co mamy tutaj. Wewnątrz wnęki, która jest otoczona przewodnikiem, nie czujemy zewnętrznych pól elektrostatycznych. To tyle.